Dobre zagranie. Hearthstone! Heroes of Warcraft! Siemanko wam wszystkim, z tej strony Sebo. Witam was w kolejnym filmiku. Pewnie większość czeka na FPS na Battlefielda. Właśnie tak zaglądam tu na telewizor, bo na pendrive'a ściąga mi się klipy z wczorajszego grania z Battlefielda z Krystianem. Jakie efekty, co się działo? Z chęcią z wami się podzielę. Na pewno spodoba wam się materiał, jak dwóch wariatów zbierze się. Masakra, nie wiedziałem, że ten Battlefield jest tak wspaniały, ale mam dla was dzisiaj Hearthstone'a. Kiedyś wrzucałem na swój kanał, ja Hearthstone'a cały czas gram. Cały czas gram, czy to na telefonie, czy nawet jak idę do pracy, rano potrafię wstać, wejść na Hearthstone'a, zmienić sobie zadania, ułożyć je tak, żeby mi się później po powrocie z pracy odpowiednio, odpowiednio je wbijało. Kasa, najważniejsza w tej grze jest kasa. Moja kasa to 3670 golda, 17 pakietów zwykłych i bodajże 9000 pyłu. Jakoś nie szaleję z tym, nie jestem rozrzutny, Scrooge jestem. Ale dzisiaj mam dwa zadania, postanowiłem, że wrzucę dla was, no zagramy po prostu rankingowy mecz. Mam tak, mam maga 297, wojownik 365 i mam 3 złotych bohaterów. Paladyn, Warlocka i Paladyna, Warlocka i co jeszcze? I druida. I druida, właśnie, bo nie mam deku na druida. Teraz robię właśnie maga, a brat robi wojownika. Dokładnie. Od razu mówię, na początku, umiem grać w Hearthstone'a. Najdalej doszłem do 4. rangi, ale jeżeli chodzi o profesjonalne nazewnictwo, tak jak oglądam streamerów, Blackfire Ice albo MKR3, oni w tym siedzą zawodowo, to rzeczywiście mogą się wysławiać jak proplaysy. Wiedzą, o co chodzi. Ja też wiem, ale nie, po prostu nie aż tak za bardzo, jeżeli chodzi o Pączek. No, z Pączkiem gram. Pączek versus Grom. Rywal godny. Pozdrawiam Pączka. No, także jeżeli będę coś tam kaleczył czy coś, to możecie poprawić. Większość was też gra w Hearthstone'a na komórkę, na pewno ma, a jak nie, to grała. Coś o tym deku może opowiem. Ten dek jest uniwersalny, opiera się na renie. Zawarte jest w nim praktycznie wszystko. Czyli jak ja mówię wszystko, to znaczy, że jest, nie jest nic, że nie ma w tym deku nic ciekawego, ale okaże się w praniu, czy rzeczywiście on jest nieciekawy. Wydaje mi się, że jest na tyle konstruktywny, że można spokojnie z nim daleko zajść. Doszedłem i tym dekiem do 4. rangi, także dość daleko. Na mi tak się wydawało. Tutaj bym wziął, już użył jego, chociaż jeszcze bym poczekał, bym to rozbił. Czwarty tur, trzeba do 4. tur, mi się opłaca czekać. 2x4 do pałka, rozbije mi. Nie, poczekamy. Przeżyję. Rozbijemy. Najwyżej dostanę więcej tylko obrażeń. Kupujesz czy sprzedaję? Kupuję. Nie, ja nie sprzedaję, kiedyś sprzedawałem na Oliksie. Teraz już tylko kupuję. Ile tam zostało Battlefielda? 8 minut. Później mogę brać się za montaż. No, o Battlefieldzie dużo się działo, naprawdę. Powiem wam, że jaka gra, taka jest. Ludzie mają zastrzeżenia, że podobna do Battlefronta, ale to, co można tam takie numery robić, to naprawdę świetna. Gierka jest świetna. Gierka jest świetna, jeżeli chodzi o tego typu sprawy. Szymanie zamyśliłem, bo wczoraj te akcje z czołgiem, czy po na tej pustyni, jak brakowało nam 4-5 tiketów i wszyscy, cała drużyna. Drużyna i jeszcze z 8-9 osób pobiegło na jedną flagę szturmem, odbić ją, to po prostu epickość nad epickościami. Wyobraźcie sobie sytuację, 292 do 294, przegrywamy i wiemy, że punkt G jest niezdobyty. 9-10 osób wyskakuje z samochodu,
Jezu, i wszyscy biegną tą flagę ostatnio przejąć, tą punkt G, bo zaraz koniec będzie, no tikety, zaraz koniec będzie. Biegną, biegną, a tam tak, jeden czołg i chyba pięciu, których leży, i jeden snajper. Wparowaliśmy wszyscy, rzuciliśmy się na jedną masę, ale przegraliśmy. Ale po prostu coś niesamowitego. Także jak najwięcej. O, ciekawie, bardzo dobrze, ciekawie się robi. Tylko czy ja mam? Żmiję mam. Czy ja mam? Nie, w gameplay wam pokażę. To sobie poobrabiam, 6 minut. Fajnie, gram w Hearthstone'a, gadam w Battlefieldzie. Także, jeżeli ten oglądacie w tym momencie, pamiętajcie też o jakimś komentarzu albo łapce, fajnie by było zobaczyć waszą też aktywność. Oczywiście jakbyście chcieli, to nikogo nie zmuszam, bo ja raczej traktuję to jako hobby, nie w celach, wiecie, aż tak zawodowych. Moje nagrywanie, także jeszcze zwłaszcza, że niedawno powróciłem. Zacząłem z powrotu po prostu nagrywać, tyle co powróciłem. Patrzcie, udało się, idealnie. Dobra. Okej, okay, tutaj. Tylko czy teraz warto... To na 8 turę sobie zostawię. Trochę wyczyszczę mu pole. Żeby nie za bardzo nie zeszalał. Może coś mocniejszego teraz wystawić. Fajnie by było. Mam kontrę na niego. Już tak się spięty. Myślę, kurczę, żeby nie przegrać, bo tutaj nagrywa. Musi być pro place. Trzeba to wygrać. Ja. O, właśnie. O to mi chodziło. Wow. O, dobre zagranie. Dobre zagranie. O, ale poszło. No, teraz powiem wam, że jak dla mnie fail, totalny fail. Nie no, panie. Aż tak się poświęcić? O, ciekawie. Robi się bardzo ciekawie. Dawaj, dawajcie. Jest jajeczko, tak. Face wszystko? Wyciągnijcie to ze mnie! Wszystko face. Dobra, ja muszę się teraz uleczyć. Rena pewnie jeszcze nie mam. Nie, teraz Rena nie mam. Kto wie, jakie tajemnice podaliście? Dobra. Comeback? Jest comeback. Jak jest comeback, to jest dobrze. Oh my god. Żeby tylko wygrać. Nie no, wygram. Tak mi się wydaje bynajmniej. Chyba, że coś ma takiego, mam Sylwana jeszcze przyszykowaną. Jemu będzie strasznie zależało właśnie, żeby tego, mieć obrodego. Ja zawsze go mówię brado brody. Ale fail. Karty leżą. Dobre zagranie. Świetnie. Jak przy miedzie brody, brado brody mi przeżyje, to boomem wyjadę z 4 bombami. Tylko ciekawe, czy on się poświęci. Czy on to zrobi. Nie, jednak... Co on ma? Nie, jest, jednak. Okej. Pączek jest! Jeszcze jedno zadanie zrobimy, może się uda. 15 zaklęć, to nie, ale wygraliśmy szybki mecz. Odpalić może jeszcze jeden? Odpalimy jeszcze jeden. Dobra, jeszcze jeden damy, na szybkiego. 8 minut do 15 minut, nie będę wam więcej czasu zajął. Battlefielda zostało niecała 90 sekund. Będą klipy. Jak dzisiaj nie dam rady wrzucić. Ale na to, że kiedy gram jest godzina, widzicie 17, zanim obrobię komentarz, a jeszcze muszę coś w domu porobić. To wrzucę jutro albo pojutrze. Bo mecze trwają po 15. 15, nawet i dłuższe, tylko 30 minutówki potrafią być takie klipy. A to muszę ładnie wszystko pociąć, także trochę mi czasu zajmie, ale myślę, że spodoba się wam. No i poprawię trochę ten mikrofon właśnie, bo Cocos Fly właśnie mówił, że mikrofon jest trochę za cicho był. Ale to myślę, że to nie ma problemu. Lubię tą kukłę właśnie, słuchajcie ludzie,
Lubię to właśnie kukłę, podkładać pod potężnych strunników. Bardzo dobre zagranie. 8 tura, podkładam kukłę, 9 tura. Ragnaros? Ragnaros Jezera. Dla mnie jest rewelacyjne zagranie. Albo, jeżeli typ gra agrodekiem, podkładasz w trzeciej turze i w czwartej, mimo tego jego straty dwóch stronników, coś ci zawsze wyskoczy. Czwarta tura też jest dobra. Także karta ślużer, 5 tura. Ja już mogę teraz użyć, bo widzę, że to jest agrodek, nie będę czekał. W czwartej turze użyję sprzedawcy przekąsek. Może zaserwuje coś nam. O, właśnie, klipy mi się zgrały. Zgrywały się 80 ponad minut na pendrive'a. Także... sporo tego. No tak, uwierzcie mi, mam do szybkiego pendrive'a, jeżeli zgrywa się 80 minut, to jest tego trochę materiału, ale dzisiaj jest ostatni dzień bety. Także trzeba było więcej nagrać materiału, abym mógł po prostu wam powrzucać, trochę poopowiadać moich wrażeń, chociaż ja i tak kupuję Battlefielda, tylko nie wiem, czy z Season Passem będzie dobra zabawa. O, i zaraz będzie kukiełka. O tym Sebuś właśnie myślał. I cyk, mamy stronika. Rezerwowy, jak to mówią. Super. Ekstra, o to mi chodziło. Dobra. Weźmy. Tylko czy teraz to go użyć, bo później z magiem nie będę miał, a tym Antonidasem nie będę miał pokrycia. Będzie ciężko o jakieś te zrobienie. Nie. Nie w mym domu. 2, 3, 4. Tak zrobię, w razie czego. Mhm. Źle zrobił. Miałem trochę inaczej, ja bym jednak z tym zagrał. Dla mnie trochę zrypał sprawę. Chociaż może mi się wydawać oczywiście. To jest już kwestia, mówię, gustu. Dobra. Tak. O, daj sobie jeden opis agenda i kapelusz odkrył. Tylko pójdź mi widać, będzie za późno, ale... trudno. Ryzyk fizyk. No. Dobra, najwyżej w 9 turze użyjemy odkrywcę z Antonidasem. No, trudno. Może tak da radę zrobić. No, bo inaczej... co zrobić? Nie mam za bardzo jak poszaleć, wiecie? Patrzcie, jednak tutaj udaje. Oj, szkoda. Szkoda, że te... patrz, szamana, nieźle. Jest! Jest! Super. Mamy stół. I jest boom. Tak jak chciałem. Jest na przeciążeniu. No po prostu elegancko, ręka mi ułożyła się tak jak trzeba. I... dobra, on go weź się. I Antonidas! Jeszcze Antonidasa bym nie użył, bo może mieć z Antonidasa, ale wiecie co zrobię? Zrobię tak. Ale ja nie użyję później Antonidasa, chociaż jakby bombę mi zabił. Nie, nie ma sensu. Tu. Nawet jak zginie, to kapelusz wróci do mnie. Kapelusz wróci i napakuje sobie Antonidasa wtedy, jak Antonidasa... oj, sorry. Mam klawiaturę, znowu nie rozwaliłem. To będzie ok. Także mam nadzieję, że wam się Hearthstone podoba. Też będę wrzucał, bo lubię wrzucać. Widzicie? Piekielny ogień. Czyli Sebo dobrze kalkulował. Tak. Teraz żaba. Ja wchodzę z Antonidasem. Potrzebujesz mojej pomocy? Aha. Ok. Myślę, że dobrze zagrałem. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Mam 6. Braknie trochę. Trochę braknie. Frostbolt by się przydał. Jeszcze. I byłoby ok. Frostboltem byśmy typa skończyli. Chyba, że nie wiem. Lorda wyciągnie? Jarksusa? Wątpię. Co? Przy agrodeku wątpię, żeby lord był. Nie wiem, tak mi się wydaje, bo to 17 ranga, to wiecie, to jest... różnie z tym bywa, tak?
No jak dla mnie to jest... szachmat! Dało się! Okej, jest awans, jest siano, jest zwycięstwo. Super. Także... mam nadzieję, że wam te takie mecze się podobały, 15 minut zleciało. Okej, ja idę montować Battlefielda, robić dla was komentarz. To był Hearthstone. Mam nadzieję, że... przygoda pełną parą, że też gracie Hearthstone'a, że gracie w przygodę. Zaraz wam pokażę tylko jeszcze przygodę, nie chcę wam czasu zabierać. Karazach, Karazan. Ja mówię Karazan na to. Nie wiem, czy dobrze poradzi. Tu już mam normalny zrobiony i finałowy bossa zostawiłem sobie. Nagram dla was odcinek z finałowego pojedynku, kto jeszcze nie widział. Także tyle, co miałem do powiedzenia. Słyszymy się i widzimy w kolejnym filmiku. Trzymajcie się gorąco. Ja już wyłączam nagrywanie. Do następnego materiału. Jutro, pojutrze na pewno będzie Battlefield. Na razie, hej. A i dzięki za komentarze i za łapki, bo by nie było. Pamiętam, wrzucę jakieś najciekawsze komentarze. Siema.